Sama żyła w latach 1924-2011 i była rozpoznawaną osobą, która założyła najbardziej popularny zespół ludowy, który działał w województwie kujawsko-pomorskim i tak się zapisała, jeżeli chodzi o swoje największe dzieło. Oprócz tego też była hafciarką, wyróżniającą się twórcą ludowym, a to może jeszcze powiem. Od 75 roku była, miała tytuł twórcy ludowego i wyróżniała się wyjątkowo pięknym stylem, jeżeli chodzi o haft kujawski, wskrzeszeniem więc tego, wręcz tego haftu kujawskiego. I oprócz tego ona po prostu zorganizowała około 60 kursów tego haftu kujawskiego. Może kilka takich zdjęć Państwu pokażę. To jest Maria Patyk z rodziną, z najbliższymi. Dalej w drugie. Tutaj są hafciarki kujawskie z lat 80. z tworzące. Tutaj są wizytacje biskupie w latach 80., czyli Maria Patyk działająca w okresie komunizmu, także połączone to były tutaj akurat występ zespołu Kujawy z wierzmowaniem. Z kolei to jest święcenie pokarmów w sierpniu dla Polonii amerykańskiej, Chicago z końca lat 80. XX wieku. Komuniści tworzyli takie takie formy, że czasami wręcz eksponowali religijność ludową, to jest jeszcze temat do zbadania, ale bardzo interesujący, na przykład pod turystykę. I na takie rzeczy się akurat zgadzali, takie rzeczy nawet powodowali, że miały swoją bardzo taką głęboką oprawę. Tam też był zespół ludowy, Galicja przyjechał między innymi z Chicago do Sławska Wielkiego. Dużo tych wycieczek było tam kierowanych i tam i zarówno Kościół, jak i lokalne władze ludowe, czy te dyrekcje poszczególnych przedsiębiorstw, bo tam jest rozwinięty przemysł spożywczy, w to inwestowały po prostu. I to tak samo jak trochę z procesją Bożego Ciała w Łowiczu. No takie było upodobanie władzy ludowej. Następny Kościół. To jest Ciechocinku występ zespołu Kujawy. Tutaj mamy małe dzieci, starsze panie i kobiety w wieku średnim i większy do tym właśnie występie. Zespół został doceniony jako jedyna kapela i jako jedyny zespół mający, zespół pieśni tańca, mający swoich reprezentantów w każdej grupie wiekowej. Także tutaj było to. Tu mamy z kolei Żubek Kujawski z osobą błogosławionego wówczas ojca Maksymiliana Marii Kolbego. W 71 roku, przypomnę, został beatyfikowany przez Pawła VI i charakteryzują go oczywiście paziaki, czyli wzory takie kujawskie przyniesione do Żubka i właśnie też ojciec Maksymilian Maria Kolbe. I tutaj jest z kolei z 79 roku wesele kujawskie zorganizowane przez Marię Patyk. Takie odświętne, pokazowe, ale rzeczywistym skutkiem, czyli wówczas skierowane do Urzędu Stanu Cywilnego. I otwarcie Uniwersytetu Ludowego w Strzelnie, czyli już zaangażowanie Marii Patyk dla Kościoła Strzelneńskiego. I teraz dwa ostatnie chyba zdjęcia. Haft kujawski, wyhaftowany obrus podarowany Janowi Pawłowi II w 1999 roku. Olbrzymi obrus, który został podarowany podczas mszy świętej na lotnisku w Bydgoszczy. I ostatnie, rok wcześniej wizyta zespołu i wizyta studentów. To znaczy nie, to są, jest wizyta hafciarek może precyzyjniej i członków Uniwersytetu Ludowego u Jana Pawła II w Rzymie z okazji 50-lecia matury papieża. Czyli osoba ta reprezentowała religijność ludową, niewątpliwie. Ona wywodziła się z rodziny włościańskiej. Tutaj należy oczywiście szerzej powiedzieć, że
nie jest taka chłopska tradycyjna kultura, bo te przewartościowania, jeżeli chodzi o jej odbiór, w Wielkopolsce miały swoją genezę znacznie wcześniejszą i miały trochę inną specyfikę niż pozostałych dwóch zaborach, czyli austriackim i rosyjskim. Ten taki polimorfizm, poliwalencja kultury ludowej to jest bardzo dobrze rozpracowany, jeżeli chodzi o kult maryjny w przypadku Polski przez Annę Niedźwiedź, też etnologa z Krakowa. I pokazuje on złożoność tego fenomenu maryjnego. Tak samo tutaj możemy mówić o tych tradycjach, o których za chwilę będę mówił. Nie doszukuje się, a wszędzie jest w niej głębi ludowej, mało tego. Maria Patyn była animatorką kultury kujawskiej bardziej niż kultury ludowej, bo organizowała chociażby wyjazdy do oper, na operetki dla tych mieszkańców Sławska, czy potem okolicznych wsi, akcje charytatywne. To już się wszystko nie mieściło w takim schemacie tylko i wyłącznie ludowości. Co należy jeszcze wspomnieć, sobie odnotowałem. Maria Patyk była starą panną, tak była określana, to nie jest teraz w tym przypadku określenie jakieś stygmatyzujące, tylko tak jak wówczas to mniej więcej określono kobietę samotną, ale była też jak gdyby przedstawicielką już innej generacji, człowiekiem wykształconym, człowiekiem, który tam wiele znaczył, człowiekiem, który co prawda kierowniczych stanowisk nie obejmował, najprawdopodobniej przez swoją płeć nie obejmował, ale osobą, która po prostu no, jednak bardzo dużo robiła i mimo Andrzej Perzanowski przecież bardzo dobrze określił, jak to mniej więcej wyglądało, jaki był stosunek do kobiet stanu wolnego w wieku średnim czy starszym na wsi. Mimo tego była bardzo aktywna i bardzo tutaj wiele dzieł dokonała, bardzo wielkie miała dokonania. Urodziła się w Pieckach na Kujawach i nawiązywała bardzo silnie do dziedzictwa wielkopolskiego. To dziedzictwo wielkopolskie to przede wszystkim jest kultura ukształtowana przez tradycjonalizm wtórny, jak to określa Ryszard Tomicki czy Józef Klebowczyk, przed nim historyk. To jest oczywiście kultura ukształtowana w duchu w dużej mierze kultur kampfu, gdzie tradycje traktowano jako taki element spajający, spójny. Ona była uświęcona, religijna i patriotyczna i tak też między innymi funkcjonowały obrzędy w bardzo wielu przypadkach. Nie we wszystkich oczywiście, ale bardzo często ten region miał taki charakter, że tam właśnie tradycja była wartościowana inaczej, z większą refleksją, można by powiedzieć z takim nastawieniem, z premedytacją. Ona jak gdyby była zwolennikiem polskości. Nie było tutaj też takiego antagonizmu chłopi panowie, jaki teraz jest chociażby lansowany przez historię ludową. Tutaj trzeba powiedzieć, że to był region trochę inny. Już Hałasiński przed wojną pisał, że te regiony bardziej są zbliżone do zachodnioeuropejskich, a antagonizm ten nie jest taki wyrazisty i faktycznie nie był. Także myślenie poddańcze było tutaj znacznie słabsze niż w pozostałych zaborach. Realizowano solidaryzm społeczny. Mówię o tym wszystkim, bo Maria Patyk będzie do tych przekonań nawiązywała. Działali tutaj tak zwani księża społecznicy. To jest ważne, bo Maria będzie organizowała szereg różnych akcji pod auspicjami Kościoła i też nawiąże przyjaźń i współpracę z duchownymi, którzy właśnie będą chcieli wskrzesić ideę sprzed II wojny światowej. Czyli ci księża na długo przed Rerum Novarum już realizowali myśl społeczną Kościoła. No i oczywiście dziedzictwo pracy u podstaw i pracy organicznej było tutaj charakterystyczne. Jeżeli chodzi o zespół Kujawy, to tak na to nie zwraca się uwagi, ale on był nawiązaniem też do tych właśnie tego świadomego katolicyzmu społecznego, czyli do działalności młodych Polek, organizacji, czyli Katolicki Związek Młodzieży Żeńskiej, która miała bardzo wielkie zasługi przed wojną i jak gdyby kobiety tam w 65 roku, kiedy powstanie zespół Kujawy, nawiążą do tej tradycji. Także nawiązywano tutaj do tradycji jakiegoś takiego mecenatu dworu, bo w Koblnikach były zakłady chociażby mięsne, wcześniej tam był dziedzic, w Kruszwicy były zakłady przemysłowe i przemysłu spożywczego, cukrownia czy tłuszcze, produkcji tłuszczów. Generalnie tam
było zaplecze, które jak gdyby sponsorowało, różnymi datkami dawało możliwość zaangażowania tutaj, czyli są tu takie tradycje bezpośrednie. No, oczywiście dużo jeszcze mieszkańców pamiętało czasy przedwojenne, a sam zespół będzie nawiązywał i do